Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Panie Piotrze, kibice bardzo lubią rozmowę w japońskim PKS-ie, więc spełniamy marzenia po raz ostatni w ten weekend. Smacznego przede wszystkim. Tak, tak. A ja znowu jem z zupką. Tak, ja też lubię to w PKS-ie, szczególnie jak mam zupkę. To można się pożywić po zawodach, no i fajny PKS, no co zrobić, 509 dobre jest, nie? Nie, no musicie podjeść, no bo ten catering tutaj słabiutki, oj słabiutki na skoczni. No, to, nie, no mi bardzo smakuje zupka, no, trochę chemii też nie zaszkodzi. Nie? A czy trochę chemii było między tobą a Okurayamą na sam koniec nareszcie? No, może o ciupinkę, ale nie, i tak by gdzieś tam... Nie z moich ulubionych, ale wiadomo, że tak by nie ma co na skocznie wymawiać. Na pewno ciężko tu było, tak jeżeli chodzi właśnie o te... No to zawsze jest tak jak jest. Trzeba było po prostu swoją robotę zrobić, ja tak by... Można powiedzieć, że zrobiłem, no poza tym piątkiem gdzieś tam ten drugi skok, a resztę to tak można powiedzieć, że gdzieś tam na tym swoim... W miarę dobrym poziomie, ale bez takiego... No chociaż ten ostatni mógł już taki być, bo tam już było, już poszło wszystko tak jak ten, tylko później w powietrzu nahamowało taki ciąg był. No właśnie jestem bardzo ciekawy, bo my mówimy, że to jest taki samograj, wieje pod narty, no to nic, tylko się wyłożyć i lecieć, ale trudno, jak wy to mówicie, przepchnąć się przez to wszystko, prawda? Ojej, przy takiej szybkości, tam nie wiem ile, 85 się jeździ i jest 2 metry z przodu, no normalnie jest. Jak się jakiś drobny błąd popełni, się trochę zostanie z tyłu, to jest, nie ma szans, nie? No ale ja akurat tak mnie tam, no, przepchałem, no i tam jeszcze się tam coś udało odlecieć. No w miarę z progu też poszło, tam rotacja w miarę była. No trochę, żem tam właśnie w tym zlocie, no tak, spaścił, ale mimo tego tak by mogę być zadowolony w sumie z roboty, którą tu zrobiłem, bo na pewno jeżeli chodzi o samo właśnie podejście tutaj do Japonii, to kurde, uczę się, no. 30 ile to mam? Nie wiem, ileś tam mam. 18. 18, no i gdzieś tam jakby najlepiej się tutaj czułem w ogóle ze wszystkich tych, co miałem poprzednich, jeżeli chodzi o właśnie o spanie, jedzenie. No, także no, myślę, że to zrobiłem najlepiej tu tak by ze wszystkich moich wyjazdów do Japonii, także ile to mi lat zajęło? Od 2004 pierwszy raz chyba byłem. Trochę weszło. Ty jesteś młody, obiecujący, masz jeszcze czas. Zapytam po tym weekendzie, bo nie chciałem przed, czy Zakopane w tobie się działo po tym, co się stało na Wielkiej Krokwi w niedzielę szczególnie? Nie, no co zrobisz, no. Takie są skoki, no. Trzeba po prostu zamknąć i dalej, no z konkursów jeszcze jest dużo, wiadomo to Zakopane, no gdzieś tam chyba, trudno mi powiedzieć co tam nie zagrało, w sumie gdzieś tam może, nie wiem, no wszystko się złożyło pewnie naraz, bo coś tam pewnie jakiś drobny błąd popełniłem, trochę mi przycisło z tyłu, nartka mi nie wyszła, no i co, no tak bywa, ale no wiadomo, trzeba swoje dalej robić, teraz Sapporo było, następne znowu mamy loty w Badmintendorf, trzeba trochę, tu już taki trochę przedsmak był, trochę przez lotami, no to tak z takim ciągiem to już można było trochę polecieć, no i tak myślę, że w tym właśnie, no na tych lotach tam mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze. Będzie ogień, będzie ski jumping, będzie Piotr Żyła, Puchar Świata, pędzi dalej. Daję. Odjazd. Daję. 509 dobre jest. Dziękuję, smacznego. Dzięki bardzo. Dobrodošli doma. Dobrodošli u Planicy.